Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Co jest twoje, to jest moje, ale mojego nie rusz. No to tak komuniści zawsze mówili. No i tak komuniści, między innymi Biden, robi to dzisiaj. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tutaj strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No teraz właśnie YouTube mnie opieprzyło, że ostatnie 30 filmików zadeklarowałem, że powinny być monetyzowane. Ostatnich 30 filmików było zdemonetyzowanych i mówią, że mam się zastanowić. No tylko ciekawe jest to, że zawsze się odwołuje. No i po 7 dniach z reguły przychodzi informacja, gratulacje, po ręcznym sprawdzeniu doszliśmy do wniosku, że monetyzacja się należy. No ktoś może powiedzieć, no to trzeba nagrać 7 filmików do przodu i odczekać 7 dni kwarantanny i później jak zmonetyzują, no to wtedy je puszczać. No można tak robić, tak? No ja w każdym razie nie robię tego dla pieniędzy, jak ktoś by się tak zastanawiał, ile ten kanał Głos z Ameryki zarabia. No to nie wiem, czy to można mówić, czy nie. Można mówić, no ale powiem, mniej więcej kanał Głos z Ameryki zarabia około 70 centów dziennie, tak, także 70 centów dziennie, no to jest ile tam... 4 złote na 4 złote za dolara. No to można to przeliczyć. No w każdym razie zaskoczyło mnie bardzo miło, że Stan Ward PK ofiarował 10 złotych. Ofiarował 10 złotych, czyli to jest można powiedzieć 3 dolary. No to jest mniej więcej 4, 5, 6 dni tego, co YouTube płaci za reklamy. No jakbym mógł oprawić w ramkę te 10 złotych, no to bym oprawił. W każdym razie cieszę się, serdecznie dziękuję, że ludzie sami z siebie patrzą się, tam jest napisane thank you, thanks i wysyłają. No to jest to miłe, w każdym razie podtrzymuję na duchu. Ja sobie będę pitolił te swoje rzeczy, no bo potrzebuję sobie popitolić te 20 minut dziennie. No i widzę, że ludziom się podoba. Ale wracając do sprawy, co jest twoje, to jest moje, a mojego nie rusz, no to teraz ten komunista, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, no to właśnie on powiedział, że w dzisiejszych czasach wszystkie te technologie odnawialne, akumulatory, baterie, najróżniejszego rodzaju wiatraki, te zasilacze, no to jest w zasadzie dobro wspólne. To po prostu trzeba, te patenty trzeba porozdawać, te wszystkie inwestycje, które tam firmy patrzyły, robiły, ośrodki badawczo-rozwojowe i tak dalej, no to on teraz mówi, że to wszystko trzeba rozdać na cały świat, włącznie z patentami, włącznie z informacjami technologicznymi, tymi tajemnicami firmowymi. No w normalnym, wolnym rynku, no to tak jak w Ameryce do niedawna to było, no to ludzie po prostu patrzyli się, gdzie można zrobić pieniądze, zakładali jakiś program badawczo-rozwojowy, no i próbowali, jedno nie wychodziło, drugie nie wychodziło, trzecie nie wychodziło, czwarte nie wychodziło, no siódme czy ósme wyszło, no i wtedy znienacka zarabiali ciężkie pieniądze, no ale co to znaczy, no raz na 7, raz na 10 coś wyjdzie, no to musi być cholernie drogie, no i tu jest ten przykład tych spraw w medycynie. No, w Ameryce jest najwięcej patentowanych lekarstw.
i ludzie na całym świecie się wściekają, że te lekarstwa są patentowane. No i ludzie na całym świecie się wściekają, że są takie drogie. No prawda jest taka, że są tak strasznie drogie, ale dla Amerykanów te wszystkie lekarstwa na całym świecie, no to są sporo tańsze. I Ameryka. Ameryka płaci za to, podatnik za to płaci, ten ubezpieczony w Ameryce płaci. Jakbyście chcieli wiedzieć, ile kosztuje ubezpieczenie. No, jak ktoś pracuje w jakiejś takiej firmie, no to jego firma za ubezpieczenie zdrowotne płaci około 20-24 tysięcy, czyli to jest 1800-2000 dolarów miesięcznie. Bierze ubezpieczalnia. Te ubezpieczalnie prywatne biorą powiedzmy tam 2000, czyli przy 150 godzinach, no to jest 11 dolarów za godzinę pracy jest tylko za ubezpieczenie lecznicze. No te 24 tysiące, no to ubezpieczenie bierze. Współudział pracownika, no to z tego to jest około 20%, czyli na te 20-24 tysiące, no to 4-5 tysięcy płaci sam pracownik. No ale to są spore pieniądze. Później idzie się do lekarza, no to za wizytę trzeba, za przyjście kosztuje tam 10-20-30 dolarów, za lekarstwa, no to płaci się tam 2-3-5-10 za te wyspecjalizowane, jakieś takie bardzo skomplikowane, no to płaci się tam 70 z własnej kieszeni. Także to są ciężkie pieniądze. No i te pieniądze w zasadzie idą do tych firm farmaceutycznych, które one tam kombinują. No w Ameryce starają się znaleźć jakieś odtrutki na muchy CC. Na świecie te śpiączka, to chyba w pustyni Puszczy to była wspomniana ta mucha CC. Na świecie, w Afryce, no to nikt nad tym nie działa. W Ameryce nad tym działają. Ileś tam jest kilka, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy chorych na to. No i Ameryka stara się to zrobić. Pracuje nad najróżniejszymi chorobami, które zdarzają się raz na 100 tysięcy, raz na milion. W Ameryce to robią i to są ciężkie inwestycje. No i później jak znajdują jakieś rozwiązanie medyczne, no to te lekarstwa są faktycznie dziwnie strasznie drogie. No ale to jest z powodu tego, że Chińczycy tego nie chcą robić, Polacy nie chcą robić, Ruscy, Francuzi, Afryka nie chce tego robić, Ameryka Południowa. A w Ameryce jakoś tak kombinują, że jest. No i to z tym kombinowaniem, jak to jest, no to ta szczepionka na tą pandemię. No, ogólnie rzecz biorąc, cała ta panika, całe te wariactwo, no to jedno było wielkie oszukaństwo. Chińczycy sobie tam robili te szczepionki bazowane na tych prątkach wirusa, gotowane, nie gotowane, tylko hodowane na jajkach, no bo tak jest gruźlica, te prądki gruźlicy są wykorzystywane. W Ameryce wykorzystano technologię, można powiedzieć, genetyczną, modyfikowane geny, także to tam jest dosyć skomplikowane, no bo szykują jedno, później to wszystko się zamienia coś drugiego i tak dalej, no ale to wszystko było opatentowane. Ameryka dała tym filmom ciężkie setki milionów dolarów za obietnicę tego, że będą taniej produkować. No i cały świat teraz krzyczał, cały czas krzyczał, że te szczepionki, że to jest, nie ma równości, że są pewne kraje lepsze, pewne kraje są gorsze. Indie zaczęły krzyczeć, że to powinno być dobro wspólne. No i teraz Światowa Organizacja Handlu zdecydowała, że w zasadzie
164 kraje głosowały, że te wszystkie patenty trzeba oddać, że te patenty trzeba pozwolić, żeby wszyscy mogli używać. Indie w 2020 roku, no i Afryka Południowa zrobiła taką rezolucję, żeby te szczepionki, te terapeutyczne, te lekarstwa terapeutyczne i testy, żeby to było, należało do całego świata. No, wszyscy ci postępowi socjaliści krzyczeli właśnie o tej równości. No, ale jak tam ludzie nie partycypowali, no to gdzie ma być ta równość, tak? No i co ciekawe jest to, że amerykańskie produkty są wysyłane na cały świat bardzo często z 99% upustem. No i kto ma je produkować? No, w Afryce ich produkować nie będą. W Afryce no to dziesiątki milionów tych wszystkich szczepionek to trafia i tak do śmieci, bo to jednak większość tych szczepionek no to musi być przechowywana w jakiejś temperaturze na pewno niepokojowej, na pewno nie temperaturze na Saharze czy gorętszej. No i te szczepionki są wyrzucane i marnowane. A zmuszenie tego, że tego wynalazcy, żeby on się tym dzielił, no to jest właśnie dosyć ciekawe. No i to poddanie się do tego lewactwa. Biden właśnie pozwolił, że te własności intelektualne zostały przesunięte. No do tego jeszcze Biden i komuniści amerykańscy, no to wszystkich tam Europejczyków, którzy się przeciwstawiali tego, żeby były te, żeby było usunięcie tych ograniczeń. No i jak to się skończyło? No skończyło się tak, że w zasadzie Chińczycy będą mogli produkować, a wszyscy inni i tak nie są w stanie produkować i cała ta sytuacja jest dosyć kłopotliwa, no bo to widać, że to chodzi jednak o Chiny, o to, żeby oni znowu następną rzecz mogli legalnie popatrzeć, jak to jest robione, zacząć sprzedawać, zacząć pakować, no i zacząć sprzedawać za pół ceny z powrotem do Ameryki i na cały świat. Całe te WTO, no to uchwała jest na 5 lat, no ale oni będą mogli to również używać do najróżniejszych innych rzeczy. Minister przemysłu i handlu z Indii, no to powiedział, że to najwyższy czas właśnie, że tak się stało, no i że biali ludzie, no to ci odciążyli te swoje sumienie tym i tą winę za to, co robili innych. No ale winę za co? No sumienie za co? Indie w sumie mogły same to robić i nie zrobiły, no a teraz mają pretensje, że to się stało, no i mówią, że poczucie winy się zmniejszyło. Na razie jeszcze te wszystkie usunięcie tych ograniczeń nie dotyczy testów. No testy to i tak większość z nich były robione na Tajwanie. No chyba dlatego właśnie, żeby nie pokazywać Chińczykom, jak to się dzieje. No i lekarstwa też na wirusa. Pfizer ma jakieś tam lekarstwa, także to też na razie jeszcze nie było włączone. No ale przez 6 miesięcy te wszystkie kraje ONZ-u i organizacji handlowej, Światowej Organizacji Handlowej przypuszczalnie mogą to wszystko zmienić. No dlaczego Biden to zrobił? No zrobił to, ktoś może pomyśleć, dlatego, że sobie kombinowali, że i tak nie będą w stanie tego produkować.
a do tego, że jest tyle tych szczepionek, że wyrzucają, także nic się nie stanie. No ale to jest zdebilowate myślenie, no i przypuszczalnie myśleniem no to było takie, że czy użyją, czy nie użyją, czy będą produkować, czy nie będą produkować, no to już stwarza to jakiś taki precedens, żeby zmuszać te kraje wolnorynkowe, te kraje bogatsze, te kraje, które potrafią inwestować i później wyciągać z tego jakieś zyski, że będą zmuszane do tego, żeby się dzieliły tym, co wyprodukują sami, no a później inni będą produkować za dużo taniej i nie będą się dzielić sami. No Chińczycy się nie dzielą, tak jak ten komunista Antonio Guterres, wspominałem wcześniej o tych akumulatorach, o bateriach, no ale to prędzej czy później powiedzą o układach scalonych, prędzej czy później powiedzą o różnych tych genetycznie modyfikowanych, odpornych tam warzywach, owocach i tak dalej. No też to wszystko będzie rozdzielane, będzie rozkułaczenie, można powiedzieć. I tak jak wszyscy komuniści przychodzą i tych wszystkich bogaci rozkułaczają i rozdzielają, no to układy scalone też będą rozkułaczone, wszystko będzie rozkułaczone. No i później co się dzieje? No później jak już nie ma możliwości zarobku, no to już nikt nie patrzy, jak tu ciężko pracować, jak tu ciężko zarobić. No i jest początek końca, czyli typowy komunizm, tyle tylko, że cała Organizacja Narodów Zjednoczonych jest wypełniona debilami, którzy nie rozumieją Związku Sowieckiego, nie rozumieją kompletnie, co się dzieje na Kubie, w Korei Północnej, w Chinach. No w Chinach tam ekonomicznie jakoś się im udało, no bo mordowali tam dziesiątki milionów ludzi, zmusili innych do głodu, no i później jak już zaczęli im budować te domy, które i tak nastąpiła wielka spekulacja, no i Chińczycy przestali umierać, no to też byli zadowoleni, no i tam jest jakiś taki zamordystyczny porządek, no ale wszyscy ci urzędnicy, wszyscy ci politycy w Ameryce i w Europie nie mają pojęcia o tym, że bez tej konkurencji, bez tej wizji jakichś takich zarobku pieniędzy, no to nic nie będzie. Chińczycy zarabiają jedynie na tym, zarabiali, no bo tam wszystko kopiowali co do śrubki, czy co do atomu, i później sprzedawali taniej, no ale ktoś musi coś wymyślać, tak, żeby wykombinować telefon komórkowy, całą tą technologię, no to jest jedna sprawa, a zrobić później i tanio te pudełeczko elektroniczne, no to jest inna sprawa. No i wtedy właśnie wygrywają. Z medycyną, z lekarstwami jest to samo. No każdy by chciał produkować, każdy może produkować tanio aspirynę czy jakieś inne rzeczy, no ale do momentu, kiedy jakieś lekarstwo nie jest wymyślone, odnalezione czy później opatentowane, no to wszystko jest nie musi się opłacać, tak? No to niestety wolny rynek zawsze działa w ten sposób, a komunizm nie zwraca uwagi na wolny rynek, tylko kradnie. Co jest twoje, to jest moje, ale mojego nie rusz. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zwieść. No komunizm kłamie, komunizm jest coraz gorszy. Komunizm ogłupił bardzo dużą część Ameryki, no ale połowa tych socjalistów, demokratów zaczyna się budzić. Jest nadzieja, że teraz w listopadzie będzie fala konserwatywna.
brązowi się budzą, czarni trochę mniej się budzą, żółci też się trochę budzą, coraz mniej są przekonani o socjalizmie. Coś się będzie zmieniało. Przekaz dla socjalistów, co głosowali w Ameryce na Bidena, no musicie też się właśnie zastanowić, dlaczego czarni się budzą, dlaczego brązowi się budzą, dlaczego żółci się budzą, no ale to jest taka prawda, że no i sporo białych się budzi, no dużo tych lewaków zaczyna się pukać w głowę, co zrobiliśmy. Także jeżeli zrobiliście, puknijcie też się w głowę. Zdrowia dla normalnych.